Dzień dobry kochani, witajcie w nowym filmiku. Dziś mam dla Was 5 żeli oczyszczających. Preparatów, które moim zdaniem są godne polecenia i myślę też, że sprawdzą się na każdą kieszeń pod względem składu, pod względem działania i będziecie mogli dopasować je do typów Waszej skóry. Więc jeśli jesteście ciekawi, co takiego dla Was wybrałam tym razem, zapraszam do oglądania. Jeśli o mnie chodzi, to ja już od dłuższego czasu jestem zwolenniczką preparatów myjących, które będą łagodnie działały na naszą skórę, ale skutecznie, czyli będą ją oczyszczały zarówno w porannej, jak i wieczornej pielęgnacji. Moim zdaniem wystarczy tutaj jeden dobry produkt, który będzie lubiła Wasza skóra, który nie będzie jej przesuszał, nie będzie jej podrażniał, a ja jako wrażliwiec zwracam na to ogromną rolę, zwracam na to ogromną uwagę, ale też taki produkt, który będzie miał dobry skład, który oprócz takiego typowego oczyszczania będzie również poprawiał jakość Waszej skóry w bardzo delikatny sposób i tak naprawdę w niewielki sposób, ponieważ preparaty oczyszczające zazwyczaj stosujemy z wodą. A jak wiecie, już woda sama w sobie zmienia pH naszej skóry, więc im mniej drastyczny preparat działający łagodniej na naszą skórę, tym lepiej dla nas. Wybór macie ogromny i tak naprawdę znajdziecie takie preparaty na każdą kieszeń, zarówno wśród kosmetyków naturalnych, kosmetyków tradycyjnych, jak również dermokosmetyków. Ja dzisiaj postanowiłam wybrać dla Was 5 takich preparatów, które będę omawiać w kolejności od najdroższego do najtańszego. To są preparaty, które sama sprawdziłam na swojej skórze, przetestowałam. Jeden w ogóle kocham ogromną miłością, zaraz dowiecie się, który i regularnie do niego wracam, ale też na potrzeby tego filmu, jako osoba, która lubi sprawdzać i testować kosmetyki, postanowiłam, że z poszczególnych marek wyszukam dla Was takie, moim zdaniem, perełki. Tutaj muszę też zwrócić bardzo ważną uwagę na to, że oczyszczanie naszej skóry to jest jeden z podstawowych kroków pielęgnacyjnych. I jak doskonale wiecie, jeśli oglądacie moje filmy, to ja w wieczornej pielęgnacji polecam Wam dwuetapowe oczyszczanie. Zazwyczaj w tym pierwszym kroku stosujemy mleczko, śmietankę lub też płyn micelarny, balsam, olejek, który będzie nam zdejmował ze skóry tę pierwszą warstwę, zazwyczaj makijażu, a następnie sięgamy po produkt myjący i tutaj może być żel, pianka lub jakikolwiek inny produkt myjący, który się u Was sprawdza. Ja dzisiaj natomiast będę omawiać żele, ale myślę, że zrobimy też film na temat pianek, bo to też jest bardzo ciekawa sprawa. Także widzicie, w tej wieczornej pielęgnacji, w tym drugim etapie, preparat oczyszczający z wodą doczyści Waszą skórę i też przygotuje ją na kolejne kroki. To, co jest bardzo ważne, to zazwyczaj w tym pierwszym kroku oczyszczania nie domywamy naszej skóry dokładnie. Gdzieś tam jeszcze pozostałości makijażu zostają w tych naszych porach skórnych. Bardzo często wydaje nam się, że przy użyciu płynu micelarnego i wacika zmyjemy sobie wszystko ze skóry, a też zapominamy o tym, że micele z tego oto płynu należy zmywać. Druga sprawa to jest poranna pielęgnacja. Kiedyś był taki okres, jakiś czas temu w internecie, gdzie blogerki, influencerki opisywały gdzieś tam w tych swoich mediach społecznościowych, żeby absolutnie w porannej pielęgnacji nie stosować mycia. Ja pamiętam tę sytuację bardzo dobrze i dla mnie to jest nie do pomyślenia, żeby rano nie myć twarzy, nie oczyszczać twarzy, a od razu nakładać na nią pielęgnację. Bo nie ukrywam, słuchajcie, w nocy, okej, nasza skóra pracuje, nakładamy sobie jakieś tam preparaty pielęgnacyjne, idziemy spać. A ta nasza głowa też przecież podczas snu pracuje, więc ocieramy skórę o poduszkę, na której znajdują się roztocza, na której mamy kurz, mamy jakieś mikroorganizmy, zanieczyszczenia. Te pozostałości kosmetyków z wieczornej pielęgnacji gdzieś tam wycieramy w tę poduszkę. Raczej, słuchajcie, nie chce mi się wierzyć, że codziennie zmieniacie poszewkę i codziennie ją pierzecie. No, fajnie by było, ale to jest raczej niewykonalne. Nawet gdybyśmy to robiły co drugi dzień, no to i tak
pomiędzy tymi dniami dobrze by było o tę skórę dbać. Więc rano bardzo fajnie, jeśli umyjecie skórę albo z jakimś preparatem oczyszczającym, delikatnym, łagodnym, pianką lub też żelem, lub zastosujecie inny preparat, którym po prostu przetrzecie skórę z tych zanieczyszczeń. Uwaga, w porannej pielęgnacji nie stosujemy płynów micelarnych, dlatego że płyny micelarne no, w większości przypadków należy ze skóry zmywać, a stosując preparat, taki płyn micelarny, wodę micelarną, żel micelarny, który generalnie służy do dokładnego oczyszczania skóry z makijażu, w porannej pielęgnacji, uwierzcie mi, to nie jest dobre wyjście, ale jeszcze o tych krokach pielęgnacyjnych będziemy sobie rozmawiać. Także, żeby nie przedłużać, zaczynamy od pierwszego, najdroższego preparatu. Musicie mi wybaczyć, ale nie pokażę Wam go dzisiaj, ponieważ wczoraj, przygotowując się do tego filmu, upuściłam butelkę i niestety się stłukła. Więc muszę posiłkować się zdjęciem, ale jeśli teraz na nie patrzycie, to widzicie, że jest to nasza polska marka Mokosz i jest to oczyszczający żel figowy. Bardzo fajny preparat. Najdroższy ze wszystkich, bo kosztuje około 70 zł, w zależności też, gdzie będziecie go kupować. Ja w ostatnim czasie zamawiałam go sobie albo na Cosibella, albo Stop Aesthetic. Z tego, co patrzyłam wczoraj, to na Cosibella ten żel był niedostępny, więc musicie go, jeśli Was zainteresuje, musicie go szukać w innych sklepach internetowych lub też gdzieś stacjonarnie. Marka Mokosz jest znana z tego, że tworzy kosmetyki naturalne i pomyślałam sobie, że na jej temat też zrobię dla Was tutaj oddzielny film na moim kanale. Natomiast, dlaczego zainteresował mnie ten żel oczyszczający? Przede wszystkim ze względu na jego skład. No i teraz zobaczcie, jak ten skład wygląda. Jest dosyć bogaty, a znajdziemy w nim przede wszystkim wodę, niejonową substancję powierzchniowo-czynną, substancję myjącą, która też jest substancją pianotwórczą, glicerynę, anionową substancję powierzchniowo-czynną, naturalny emulgator, kwas cytrynowy, 5 biofermentów, które też zaliczamy do probiotyków, wyciąg z figi, ekstrakt z nasion bawełny, wyciąg z lnu zwyczajnego, ekstrakt z opuncji, emulgator roślinny, roślinny chelator, mamy 2 konserwanty i związki zapachowe. Jak widzicie, skład jest bogaty i mamy w nim przede wszystkim na samym początku substancje powierzchniowo-czynne, czyli takie substancje, które będą oczyszczały naszą skórę, ale są one łagodne. Absolutnie nie są to też takie substancje, które będą zaburzały naszą barierę ochronną skóry i też wpływały, że coś może tam się z nimi dziać. Jak widzicie, w tym preparacie nie ma żadnych substancji kontrowersyjnych, nie ma tutaj jakichś silnych konserwantów, nie ma tutaj parabenów, nie ma parafiny, nie ma wszystkiego tego, czego moglibyśmy się obawiać, jeśli chodzi o preparaty myjące, a zwłaszcza tych silnie powierzchniowo czynnych substancji, jak między innymi SLS-y. I co nam obiecuje producent, jeśli chodzi o ten oto preparat, to już Wam przeczytam, mam tutaj ściągawkę w telefonie. Może to być żel, który sprawdzi się przy skórze suchej, normalnej, mieszanej, tłustej, dojrzałej. Czy tak jest? Potwierdzam. Jest to zdecydowanie preparat, po którym mogą sięgać wszyscy, właśnie też ze względu na jego skład. Ma oczyszczać skórę, usuwać pozostałości produktów pielęgnujących i makijażu, przygotowywać skórę do następnych kroków pielęgnacyjnych. I tak też jest. Bardzo ładnie, delikatnie tą naszą skórę myje. Nie ma po nim takiego efektu ściągnięcia, takiego mocnego przesuszenia. Nic takiego się nie dzieje, ale też nie czujecie, że ta skóra po umyciu, po zastosowaniu go z wodą jest ciężka. Poza tym on bardzo ładnie, delikatnie pachnie. Są oczywiście te związki zapachowe, ale gdzieś tam na samym końcu składu, więc też nie musimy się absolutnie tym przejmować. No i co mamy tutaj? Mamy ekstrakt z bawełny, który działa kojąco i łagodząco i to jest bardzo duży plus, dlatego że ten preparat nie podrażnia. Nie podrażnia, nie powoduje zaczerwienienia. Sprawdziłam to na swojej skórze, jako już wspominam, mam wrażliwca, więc myślę, że to też jest tutaj dużym plusem, jest działanie właśnie tego ekstraktu z bawełny. Mamy ekstrakt z owoców figi i opuncji figowej, a słuchajcie, to są dwa takie bardzo fajne ekstrakty, które działają
przeciwrodnikowo, przeciwstarzeniowo. Wspomagają naszą naturalną walkę naszej skóry z działaniem rodników, które też nie są dla niej korzystne. Więc to też jest bardzo duży plus. No i mamy te probiotyki, a słuchajcie, probiotyki, te wszystkie biofermenty, które ostatnio też bardzo stały się modne, jeśli chodzi o stosowanie ich w kosmetykach, to jest bardzo fajna sprawa, ponieważ one działają na nasz mikrobiom. Mikrobiom, czyli to wszystko, co żyje na naszej skórze w symbiozie z nami. To jest też bardzo ciekawa historia i myślę, że też sobie na ten temat porozmawiamy, bo warto by było, żebyście wiedzieli, o co tak naprawdę chodzi w tym mikrobiomie i dlaczego warto o niego dbać, bo jeśli będziemy w odpowiedni sposób o niego dbać, to też nasza skóra będzie w lepszej jakości i będziecie to widzieć. Naprawdę, uwierzcie, będziecie to widzieć, a niestety prawda jest taka, że na naszej skórze żyją przeróżne mikroorganizmy i warto dbać o te, które są dla nas dobre, a wpływać też na te, które dla nas nie są korzystne. Także słuchajcie, pierwszy preparat już sobie omówiliśmy, marka Mokosz. Myślę, że warto się nim zainteresować, jeśli w ogóle lubicie markę Mokosz i lubicie kosmetyki naturalne. Cena jest wysoka, ale cena jest wysoka moim zdaniem dlatego, że mamy tutaj właśnie zastosowane bardzo ciekawe substancje aktywne w tym preparacie. Oprócz tego, że jest to kosmetyk naturalny, mamy te biofermenty, ale też, uwaga, mamy opakowanie szklane. A jak wiecie albo nie, większość produktów, które będą w opakowaniach szklanych, będzie droższa od tych w opakowaniach plastikowych. Więc to też musicie założyć. No jak wiecie, opakowania szklane są zdecydowanie bardziej ekologiczne i przyjazne dla środowiska. Lecimy dalej i kolejny żel oczyszczający, który Wam teraz pokażę, to jest Bandy i seria Eco Friendly Care. No i zobaczcie, tutaj też mamy opakowanie szklane. Zresztą cała ta seria ekoceutyków jest w takich właśnie szklanych opakowaniach. Czyli znowu mamy produkty, które będą dobre, ekologiczne, nie będą szkodziły naszemu środowisku. Ten żel kosztuje około 50 zł i dostaniecie go oczywiście na stronie internetowej marki Bandy. Co prawda nie wiem, czy jest dostępny w Hebe, ponieważ w Hebe te produkty są dostępne, ale ja polecam Wam zamawianie ich sobie ze strony producenta, ponieważ bardzo często są różnego rodzaju promocje, rabaty, kody rabatowe i możecie kupić go dużo, dużo taniej. Wtedy naprawdę się opłaca. Ja go uwielbiam. To jest jeden z tych produktów, który kiedy pojawił się w sprzedaży, postanowiłam przetestować i bardzo, ale to bardzo go pokochałam. I też wiem od Was, polecałam Wam ten żel myjący i u Was również bardzo dobrze się sprawdził. No ale co ten oto żel posiada w składzie? No i tutaj znowu mamy wodę, mamy bioferment, czyli ten probiotyk, mamy naturalny nośnik substancji aktywnej, mamy trehalozę, zagęstnik, substancję myjącą, delikatnie myjącą substancję, znowu mamy bioferment, glicerynę, emolient, nijonową substancję powierzchniowo-czynną, modyfikator reologii, kwas cytrynowy, konserwant, stabilizator i konserwant. Jak widzicie, w tym preparacie nie ma żadnych związków zapachowych, których moglibyście się obawiać. Jego aromat jest taki, powiedziałabym, bardzo naturalny. To jest taki zapach, który producent uzyskał po zmieszaniu tych wszystkich ze sobą substancji. Jego konsystencja no jest rzeczywiście taka, powiedziałabym, lekko żelowa, bardzo ładnie komponuje się z wodą, ale nie ma tutaj substancji pianotwórczych, więc nie oczekujcie, że będzie na tej skórze powstawała jakaś mocna piana. Dodatkowo on ma też tonizować naszą skórę, czyli można by było już po jego zastosowaniu zrezygnować z toniku, jeśli toników nie lubicie, jeśli ich nie stosujecie, ponieważ ten produkt też ma pH bardzo zbliżone do naszej skóry, pH 5. Oczywiście stosujemy go z wodą.
jest bardzo wydajny. W składzie też znajdziemy oczywiście te probiotyki, które będą fajnie działały na nasz mikrobiom. Mamy substancje powierzchniowe, delikatnie usuwające zanieczyszczenia z naszej skóry. Nie ma tutaj żadnych substancji kontrowersyjnych, jakichś ciężkich konserwantów, jakichś substancji, które wpływałyby dziwnie ani na środowisko, ani na naszą skórę, więc nic absolutnie nie musicie się obawiać. No i myślę, że można się nim zainteresować. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Nie przesusza skóry, nie powoduje takiego ściągnięcia po myciu skóry. Nada się moim zdaniem do każdego typu. Na zakończenie omawiania tego żelu z Bandy jeszcze przeczytajmy sobie, co tutaj nam producent zaleca. I okazuje się, że tak, żel jest wydajny, delikatnie myjący, usuwa zanieczyszczenia, sebum, pozostałości makijażu. Ja się z tym absolutnie zgadzam. Jego korzystanie wpływa na mikrobiom, oczywiście, bo mamy tutaj te probiotyki, nie narusza fizjologicznego pH skóry, jest hypoalergiczny, ponieważ nie ma substancji zapachowych i barwników i to też jest oczywiście prawda. Wskazania, każdy rodzaj cery, niezależnie od wieku, także wrażliwa. Oczywiście tak. Ja tutaj też potwierdzam, to jest taki preparat, który będzie idealny do każdego typu skóry, czyli mogą go używać osoby posiadające skórę tłustą, problematyczną, nadwrażliwą, naczyniową, z trądzikami, suchą, naprawdę bardzo ciekawy kosmetyk. No i słuchajcie, numer 3 to jest kolejna nasza polska marka i tym razem Mia Cosmetics. Takie oto różowe cudo i ten produkt kosztuje około 30 zł i można go zamówić na stronie internetowej marki. Fajne opakowanie, ale jak widzicie tutaj już mamy plastik. Cena też jest niższa, plastikowe opakowanie z wygodną pompką, bardzo fajnie. A co mamy takiego w składzie? No i zaczynamy. Woda, następnie betaina, gliceryna, substancja myjąca, zagęstnik, ekstrakt z truskawki, ekstrakt z malin, ekstrakt z borówek, mamy emolient, mamy inulinę, substancję konsystencjotwórczą, konserwanty, kwas mlekowy, substancje zapachowe i jeden zapach. I teraz tak. Jego konsystencja jest zdecydowanie bardziej żelowa niż w przypadku tych dwóch preparatów, o których Wam wcześniej opowiadałam, stąd też ten zagęstnik. Ma bardzo ładny zapach, taki delikatny, przyjemny, słodki zapach, ale nie sugerujcie się tym, że jest tutaj w składzie truskawka czy malina, bo ten preparat tak nie pachnie. Natomiast rzeczywiście te związki zapachowe i ten jeden zapach, który ma jakieś tam potencjalne działanie alergenne, znajdują się na samym końcu w składzie, więc jest ich tutaj naprawdę niewiele, podobnie jak konserwanty, ale zwróćcie uwagę, że w jego składzie znowu nie mamy żadnych substancji kontrowersyjnych, natomiast mamy substancje, które będą odbudowywały, bardzo fajnie działały na naszą skórę i też, co jest ważne, te delikatnie myjące, oczyszczające naszą skórę substancje powierzchniowe. I moim zdaniem to również jest preparat, który sprawdzi się w przypadku wszystkich typów skóry. On się już delikatnie pieni, jest bardzo fajny w połączeniu z wodą, nie przesusza tej skóry, nie powoduje takiego ściągnięcia, ale też nie ma funkcji tonizujących, więc warto pamiętać, że po jego zastosowaniu nakładamy, spryskujemy naszą skórę tonikiem. Co nam obiecuje producent? Już sprawdzamy. I już Wam mówię, co tutaj nam obiecuje producent. Sprawdzimy, czy to prawda. I mamy tak. Pielęgnujący żel usuwa nadmiar sebum, zanieczyszczenia, pozostałości makijażu. Zgadza się. Łagodzi, nawilża, odświeża. Nie powoduje absolutnie żadnego podrażnienia. Delikatnie oczyszcza pory i zaskórniki. Przygotowuje skórę do dalszych zabiegów pielęgnujących, oczywiście, nie narusza naturalnego pH skóry, nie podrażnia oczu, nie szczypie, nie powoduje uzdrawienia. Słuchajcie, ja nie stosuję żeli myjących do mycia okolicy oczu, ze względu na to, że również posiadam oczy bardzo wrażliwe i osobiście uważam, że Wy też nie powinniście tego robić, ze względu na to, że zawsze gdzieś te preparaty myjące mogą dostać się do okolicy naszego oka, a my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak skóra
wokół oczu, czy też tutaj wszystko, co znajduje się w okolicy naszych oczu, jaka będzie reakcja. Dlatego ja osobiście Wam odradzam, jeśli chodzi o demakijaż, to demakijaż oczu robimy go w tym pierwszym kroku oczyszczania, a następnie domywamy naszą skórę. Więc tutaj na to bym akurat zwróciła uwagę. Nie daje nieprzyjemnego uczucia ściągnięcia na skórkę i to potwierdziło 90% badanych. Ok, a 100% badanych potwierdziło, że żel zapewnia idealną pielęgnację skóry. No i co mamy? Ekstrakt z truskawki i ekstrakt z maliny plus ekstrakt z borówki. A słuchajcie, to są wspaniałe antyoksydanty. I znowu mamy antyoksydanty, substancje, które będą działały na wolne rodniki. O tak, czyli można by było powiedzieć, że jest to też coś fajnego właśnie w takiej codziennej naszej pielęgnacji. Energia, rozjaśnienie, odświeżenie, wzmocnienie tej naszej bariery ochronnej, a nie podrażnianie i nie przesuszanie, to jest to, na co stawiamy. Jesteście gotowi na czwarty preparat? I tutaj mam dla Was taką oto plastikową, miękką tubkę za niecałe 25 zł. Do kupienia w Rossmanie i to jest marka Himalaya Botanic. Są dwie wersje dostępne tego oto żelu. Mamy żel, który będzie normalizował wydzielanie sebum, który sprawdzi się dobrze przy cerze suchej i przy cerze tłustej i mieszanej. I mamy taką oto wersję nawilżającą, która jest wskazana dla skór normalnych i suchych. I to jest ten jeden preparat, zaznaczam, ten jeden żel myjący, który będzie właśnie odpowiedni dla skór normalnych i suchych. Nie zalecam go do stosowania w przypadku skór mieszanych lub też tłustych, właśnie ze względu na to, co zawiera w składzie. A co takiego tutaj ma? No i spójrzmy. Mamy w składzie tego preparatu wodę, substancję myjącą, roślinną glicerynę, zagęstnik, kwas cytrynowy, wyciąg z aloesu, glukozę, konserwant, wyciąg z kleiszcza smakowitego, wyciąg z melona, wyciąg z róży, olejek lawendowy, olejek z czapetki, olejek cynamonowy, zapach, miód, olejek z lebiodka, witaminę E, stabilizator i jeszcze dwie substancje. Dlaczego zwracam uwagę na to, że nie jest to produkt do każdego typu skóry? Przede wszystkim mamy tutaj miód. I teraz uwaga, wszystkie osoby, które mogą, które są alergikami, jeśli chodzi o miód i jego substancje pochodne, więc też uwaga, alergicy. Mamy tutaj również olejki takie jak lawendowy czy cynamonowy, więc też uwaga, wszystkie osoby, które mogą reagować alergicznie podrażnieniem, jeśli chodzi o skórę twarzy. No i właśnie to, że mamy ten miód, który też może działać komedogennie, może, ale nie musi, dlatego też zwracam uwagę, że ten preparat nie będzie odpowiedni do każdego typu skóry, ale ja go przetestowałam na sobie, a jak wiecie, jestem posiadaczką cery mieszanej, wrażliwej i powiem Wam, że nie spowodował on u mnie żadnych problemów skórnych. Nie było mowy rzeczywiście o podrażnieniu, jakimś zaczerwienieniu, ściągnięciu, czy też jakichś zaskórnikach. Nie, natomiast on bardzo fajnie mył tę skórę. Bardzo delikatnie i myślę, że przez to, że mamy tutaj zawartą tą roślinną glicerynę, te fajne wyciągi, on też troszeczkę i ten miód, on też wpływał na skórę suchą w okolicy moich policzków i ja nie czułam tego takiego ściągnięcia, bym powiedziała. Więc to też jest bardzo fajny preparat. Tak jak mówię, kosztuje około 25 zł. Skład ma, można by było powiedzieć, rewelacyjny, naturalny. Nie ma tutaj żadnych substancji kontrowersyjnych. Nie ma tutaj jakichś dziwnych konserwantów. Nie musicie się absolutnie obawiać o to, że coś może naruszać tą waszą barierę ochronną skóry, że coś może się z nią dziać, ale weźcie poprawkę na to, że mamy tutaj olejki i mamy tutaj miód. No i dobrze, moi drodzy,
Ostatni, piąty żel myjący, najtańszy z nich wszystkich i wracamy do naszych polskich marek i mam tutaj przed sobą Soraya Plantę. Żel, który kosztuje około 19 zł, a z tego co się nie mylę, w tej chwili w Rossmanie jest na promocji, możecie go kupić nawet za 15 zł. Warto się zastanowić, ponieważ tutaj mamy całkiem dużą pojemność i powiem Wam, że też ten produkt jest całkiem wydajny. Oczywiście jest tubka, miękka, plastikowa tubka, to nie przeszkadza w aplikacji, no ale też cena jest zdecydowanie niska. I z tych wszystkich preparatów, które Wam dzisiaj pokazałam, skład tego oto kosmetyku jest najprostszy i najkrótszy. I teraz uwaga, co my tutaj takiego znajdziemy? Jest oczywiście bazowa woda, następnie mamy łagodną substancję myjącą, niejonową substancję powierzchniowo-czynną, glicerynę, zagęstnik, ekstrakt z herbaty, ekstrakt z aloesu, znów kwas cytrynowy, łagodny chelator, konserwant i związki zapachowe. Także widzicie, skład tego żelu jest najprostszy. Mamy tutaj tak naprawdę dwie substancje aktywne, czyli mamy wyciąg z herbaty, który znowu będzie działał na te wolnorodniki, ale mamy też łagodzący wyciąg z aloesu, który też powinien sprawdzić się tak naprawdę przy każdym typie skóry. Moim zdaniem ten preparat sprawdzi się do każdego typu skóry. Bardzo fajnie ją oczyszcza, delikatnie, nie powoduje tego ściągnięcia, nie powoduje naruszenia tej warstwy lipidowej naszej skóry, nie ma tutaj ciężkich substancji powierzchniowo-czynnych, wręcz przeciwnie, praktycznie większość tych substancji to są składniki pochodzenia naturalnego, także myślę, że jest to preparat wart zainteresowania, ale tak jak mówię, tutaj na koniec mamy też te konserwanty i mamy związki zapachowe, więc uwaga wrażliwcy. U mnie nic się absolutnie z cerą nie działo, zapach też jest taki delikatny, więc nic mi tutaj nie przeszkadzało, nie czułam, żeby ta skóra była jakoś dziwnie napięta, żeby później pojawiały się jakieś niespodzianki, absolutnie, ale to też nie jest preparat, który ma działanie tonizujące, więc warto po nim zastosować tonik. Ale myślę, że do takiego codziennego stosowania w bardzo dobrej cenie, teraz na promocji, warto się nim zainteresować. No i oczywiście warto wspierać nasze polskie marki. No dobrze kochani, to teraz już znacie taką moją piątkę, którą mogłabym Wam polecić. Od tego w najwyższej cenie do tego w najniższej cenie. Składy się oczywiście między sobą różnią, ale w większości z nich mamy właśnie te łagodne, oczyszczające substancje powierzchniowo-czynne, substancje myjące, które nie będą agresywnie wpływały na naszą skórę. Wszystkie z tych preparatów możecie stosować w porannej pielęgnacji, jak i w wieczornej pielęgnacji. Także widzicie, jeden kosmetyk wystarczy Wam tak naprawdę do stosowania rano i wieczorem. Różne mamy tutaj pojemności, mamy też różne opakowania i w zależności od tego możecie wybierać, co jest dla Was bardziej korzystne, co jest bardziej dla Was ekologiczne według Waszych przekonań. Natomiast składy są naprawdę dobre. Te kosmetyki, które mają najwyższe ceny, mają najbardziej rozbudowane składy i ze względu też na zawartość tych probiotyków, one niestety będą droższe, to musicie założyć, bo ekstrakty są zdecydowanie tańsze niż wszelkiego rodzaju biofermenty, ale to nie zmienia faktu, że każdy z Was jest w stanie wybrać sobie dla siebie odpowiedni preparat ze względu na budżet, jaki posiadacie, przekonania, działanie, substancje aktywne. Zwracajcie zawsze uwagę na to, co w tych składach jest, które z tych składników dobrze działają na Waszą skórę, czego Wam potrzeba. Pamiętajcie też o tym, że preparaty myjące to nie są takie preparaty, które będą odnawiały w jakiś ogromny sposób Waszą skórę, nie wiadomo jakie cuda z nią czyniły. Nie, bo są to preparaty, które mają oczyszczać, usuwać nadmiar sebum, zanieczyszczenia z naszej skóry, a jeśli dodatkowo jeszcze mają jakieś substancje pielęgnujące, to jest tylko na ich korzyść. Natomiast my stosujemy je krótko, zmywamy z naszej skóry przy pomocy wody, więc one też nie będą działały nie wiadomo jak długo. Najważniejsze jest ich oczyszczanie, ich działanie oczyszczające i przygotowanie skóry na przyjęcie kolejnych substancji aktywnych z następnych preparatów pielęgnujących.
Ależ się dzisiaj rozgadałam po raz kolejny, ale wydaje mi się, że ten filmik chyba będzie krótszy niż poprzedni. Natomiast przedstawiłam Wam takie preparaty, które ja mogę Wam osobiście polecić. Jestem bardzo ciekawa, czy Wy już je znacie, czy z nich korzystacie, co na ich temat sądzicie. Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Wasze opinie też są bardzo istotne dla osób, które tych preparatów nie znają i dzięki temu możemy wymieniać się właśnie opinią i decydować sami, czy kupić, czy nie kupić. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Zostawię Wam linki i namiary na te produkty w opisie jak zawsze. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, pa!